Serdecznie, koleżanki i koledzy radnych, na podstawie tej obecności stwierdzam, że mamy kworum, zatem możemy podejmować prawomocne uchwały. Otwieram 45. sesję Rady Dziennej Serwisowej Dębniki w dniu dzisiejszym. Witam również bardzo serdecznie naszych gości, panią dr Agnieszkę Hess z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i koleżanki i kolegów studentów tego instytutu. Projekt porządku obrad Państwa 13. Dzisiejszą sesję. Pierwszy jest wniosek Komisji Praworządności. Dotyczy korekty podziału środków na zadanie powierzone Bezpiecznie Kraków na rok 2014. Komisja Rady nie załączy się pod obrady. Podniesie ten Dziękuję bardzo. Kolejny wniosek Komisji Rozwoju i Innowacji dotyczy punktu dostępnego Wi-Fi na bulwarach Wiślanych. Komisja Rady jest załączeniem pod obrady. Proszę o podniesienie ręki. Dotyczącego budowy ulicy Dorpala i ulicy Hanny Szwed-Śniadowskiej w Krakowie. Kto z Państwa radnych jest załączony pod obrady, proszę o podniesienie ręki. Ja tam wszystkim wystarczy. Dziękuję bardzo. Kolejny wniosek Komisji Infrastruktury dotyczący opinii do koncepcji budowy ulicy Chmielewicka. Kto z Państwa radnych jest załączony pod obrady, proszę o podniesienie ręki. Wniosek Komisji Planowania Przestrzennego Budownictwa dotyczący zbycia części działki nr 108 łamane przez 2 obręb 36 jednostka ewidencji na podwórze. Przy ulicy Porucznika Emila w Krakowie, kto z Państwa radnych jest załączony pod obrady, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kolejny wniosek Komisji Planowania Przestrzennego Budownictwa dotyczący zbycia części działki nr 295 łamane przez 10 obręb 43 jednostka ewidencji na podwórze ułożony w Krakowie. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. I ostatni wniosek Komisji Planowania Przestrzennego Budownictwa dotyczący uwag do ponownego wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Monte Cassino Konopnickiej. Kto z Pani, Panów Radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Przechodzimy do wniosku Komisji Edukacji dotyczącego stwierdzenia budowych zadań powierzonych w zakresie prac remontowych na szkole podstawowej i przedszkoli na rok 2014. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. Proszę Państwa, wniosek zarządu dotyczący
Stowarzyszonego Rady 91 na rok 2013. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. Wniosek Komisji Sportu i Terenów Zielonych dotyczący projektu zagospodarowania terenu istniejącego u Jordanowskiego przy ulicy Szwajów w Krakowie. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. Cztery wnioski zarządu. Wniosek zarządu. Projekt uchwały 559 łamane przez 2013 Rady 9 Równych 15 maja 2013 roku w sprawie korekty uchwały 443 łamane przez 2012 Rady 9 Równych z dnia 19 września 2012 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej wieloletniego planu inwestycyjnego. Zadaniem inwestycyjnego planowanego przez Radę 908 do realizacji kampanii 2013-2014. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kolejny wniosek zarządu w sprawie przesunięcia środków w ramach zadania powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na rok 2013 w budżecie miasta Krakowa z puli środków inwestycyjnych do puli środków bieżących. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. I kolejny wniosek zarządu dotyczący w sprawie korekty uchwały nr 294 łamane przez 2012 Rady 908 z dnia 8 lutego 2012 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta dotyczącego wprowadzenia do WPF zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę 908 do realizacji w latach 2012-2014. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie. Dziękuję bardzo. I ostatni wniosek zarządu dotyczy projektu listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na rok 2013. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie. Dobrze, proszę Państwa, podam sporo głosowania. Już to jest projekt komisji wyłącznie? Kultura? Kultura jest w porządku. Pani ma to zadanie, się później porządku. Tak, ja chciałem przeprosić za spóźnienie, ale ja tylko to chciałbym Państwa dzisiaj. Państwa, podam pod głosowanie porządek obrad dzisiejszej sesji wraz z przyjętymi poprawkami. Kto z Państwa za takim porządkiem obrad, poproszę o podniesienie ręki. 17. Kto jest przeciw? 0. Kto się wstrzymał? Raz. Dziękuję bardzo. Przyjęcie porządek obrad.